Cześć wszystkim, witam na kanale Detektyw Radzi. W dzisiejszym vlogu omówię temat, co jest dowodem zdrady. Dlatego zapraszam. Zanim zaczniemy, na samym początku chciałbym przypomnieć o konkursie, który nadal trwa. Oczywiście na 100 pierwszych subskrypcji jedna z osób wylosowanych otrzyma lokalizator Naughty One Go. Wystarczy zasubskrybować kanał, aby wziąć udział w tym, zarówno jak i w kolejnych konkursach udział, do czego oczywiście gorąco zachęcam. Dowodem zdrady musi być coś, co jest jednoznaczne, abyście przy pozwie, który składacie z orzekaniem o winie, mogli złożyć odpowiedni materiał dowodowy, który będzie właśnie jednoznacznym materiałem wskazującym na winę tejże osoby, którą oskarżacie o tą winę. Dlatego ja Wam przedstawię trzy dowody, takie najczęściej padające dowody w sprawach, przy których brałem udział. Pierwszym z takich chociażby dowodów może być to, że figurant, czyli ta osoba, wiadomo, którą chcecie obserwować, tak, czy zlecacie obserwować, ta osoba na przykład często utrzymuje kontakt telefoniczny, czy to przez komputer, czy przez tablet, wirtualny taki kontakt, tak? Musicie oczywiście mieć świadomość, że samo to, że wasz partner, rozmawiając z kimś, o kim nie wiecie nic, albo gdzieś tam nawet podpatrzycie, ewentualnie jak ta osoba ma na imię, nazwisko, czy jak ta osoba jest wpisana w telefon, może być dziwnie wpisana w ten telefon, niekoniecznie po imieniu, nazwisku, tak? Chyba że zobaczycie na jakimś komunikatorze, no to wtedy może jeszcze, ale to też jest tak, że nie do końca tam musi być idealne imię, nazwisko tejże osoby. Jak nawet zobaczycie tą treść, ale jej nie udokumentujecie, no to niestety to nie będzie dowód, bo to tylko, że powiecie w sądzie, no to on się tego wyprzą, to skasuje, no i dowodu nie macie, tak? Nie macie twardego podkładu dowodowego. Więc to jest po prostu wtedy nic, niestety. I aby móc zebrać taki materiał, to w tym do tego też oczywiście zachęcam do odcinka, o którym mówiłem a propos tego zebrania materiałów dowodowych drogą elektroniczną. To, co może Wam posłużyć chociażby do zebrania tychże informacji, których ewentualnie nie możecie pozyskać, czy zrobić zdjęć i tak dalej, bo nie macie na to, nie wiem, chwili czy coś, nie macie akurat przy sobie nic, co możecie zrobić to zdjęcie. A możecie w dłuższym czasie nadzorować to. No ale to już jest, o tym jest mowa w tym odcinku, jak pozyskać te materiały dowodowe drogą elektroniczną. Tutaj, jeśli chodzi o ten dowód, najczęściej, oczywiście ja najczęściej zbierając ten materiał dowodowy, posługiwałem się na przykład pomocami różnych programów, które zbierały ten materiał, bo była możliwość, żeby te programy zainstalować i żeby przeprowadzać nadzór i zbiór zresztą tych materiałów dowodowych. Więc to jest chociażby jedna możliwość mieć taki dowód po tej sytuacji, czyli tym kontakcie wirtualnym. Drugim dowodem, który też często występuje, to to, że figurant często zaczyna się spotykać z osobą, której Wy nie znacie, a ta osoba, którą nawet zauważycie w Antoniu, bo też się zdarza, że nieraz klienci mówią, że bo gdzieś tam już spotkali partnera swojego czy partnerkę z właśnie tam kimś nowym, kogo jeszcze nigdy nie widzieli, a te spotkania były takie przedziwne, takie jakby niesłużbowe, tylko takie zapoznawcze i tak dalej. No oczywiście najczęściej jest to prawdą i najczęściej to się zdarza tak, że faktycznie te spotkania nie są służbowe, one są wręcz prywatne i mają cel bezpośredniego romansu. No to fakt. I przy tych spotkaniach częstych, oczywiście przez kilka dni może się zdarzyć tak, że te spotkania będą się odbywać, ale wasz partner czy partnerka mogą zapoznawać tą osobę. Dlaczego? Bo mogą się z nią nie znać, z tą osobą. I na przykład potrzebują troszeczkę czasu, tak, żeby te kilka dni zapoznać się, porozmawiać ze sobą, spędzić trochę czasu, zobaczyć, czy w ogóle do siebie pasują tak naprawdę. Bo jakby nie było, też jest to tutaj dla nich to istotne, a niestety jest to siłą rzeczy tak ukazane i tak to występuje. I nieraz dopiero po 3-4 dniach coś zaczyna bardziej między nimi iskrzeć i dopiero wtedy
można zebrać taki materiał, w czasie tych spotkań można zebrać materiał, jak się na przykład czy pocałują, czy przytulą, zapną za rękę, obejmą, będą szli w objęciach, no cokolwiek, tak, z tego uczuciowego materiału już, który wykaże wszystkie, czy cel wykaże spotkań waszego partnera czy partnerki przez ten jakiś dłuższy okres, tak, tychże właśnie wypadów w plener i tychże spotkań z tą nową osobą, której wy nie znacie, bądź ją znacie, bo może być jakaś jego dawna koleżanka, czy jej kolega z dawnych lat, jakichś szkolnych, czy z innej pracy. I na przykład nagle poczuli coś do siebie jednak i chcą ze sobą spróbować, tak? Też się to zdarza, no ale jednak to jest tak, że to są osoby, które się nie znają z jakichś dawnych czasów, tylko na nowo się zapoznają po prostu tak, bo nie wiem, przez kolegę, koleżankę, czy przez jakieś portale randkowe, czy ewentualnie nawet poprzez pracę, ale obecną, bo gdzieś byli razem na spotkaniu i coś tam mniej więcej zaiskrzyło i tak zaczęli łapać ze sobą kontakt. No i tak po prostu to wyszło. Więc jest to drugi powiedzmy dowód, który wyjdzie, ale wyjdzie w momencie, gdy dochodzi do takich spotkań w plenerze. Trzecim dowodem, o którym bym chciał porozmawiać, jest to dowód, gdzie kiedyś był on kontrowersyjny. Teraz wygląda troszeczkę to inaczej, jest to złagodzone, mianowicie jeszcze, no nie to, że tak, nie tak dawno, bo no już jakiś dawny czas temu, materiał bezpośrednio łóżkowy, czyli stosunek między na przykład waszym partnerem czy partnerką z tą kochanką, tak, mógł jeszcze być w sądzie. W tym momencie powiem szczerze, że taki materiał nie to, że nie jest mile widziany, aczkolwiek jest on bardzo mocno rozpatrywany pod kątem naruszenia prywatności. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Mimo że na tym materiale jest ukazana zdrada, taki materiał jest kontrowersyjnym materiałem już teraz i dlatego wystarczy, aby mieć materiał, że wasz partner, partnerka pozostaje na noc na przykład, tak, z tą kochanką, kochankiem i wychodzi nad ranem, czy tam nawet może chyba, że zostanie u niej na dłużej, bo wyjadą gdzieś na przykład w góry, tak, i zostaną tam razem na 3 dni, na 4, czy tylko na 2, no różnie, ale że spędzają ten czas razem, śpią w tym samym pokoju, a wręcz w tym samym łóżku, jeśli jest to możliwe do wykonania. Było takie działanie, gdzie akurat udało się zlokalizować okna pokoju, w którym figurantka była z kochankiem i oczywiście pod osłoną nocy udało się nagrać, jak po prostu no, dokonują pewnych czynności, że tak to powiem grzecznie. Ale to była taka ta wstępna gra, to nie chodziło o to, żeby nagrywać całość, bo nie było sensu, bo wiemy o tym, że nie można tego tak w łatwy sposób przedłożyć w sądzie, ale była taka możliwość nagrania jakby tej takiej gry wstępnej. Ewidentnie było widać, że łóżko jest jedno duże małżeńskie łóżko, bo zresztą to był pokój, fakt, że to była dwójka, ale z jednym dwuosobowym dużym łóżkiem, bo tego też żeśmy się dowiedzieli. Oczywiście w odpowiednim miejscu, więc od pewnej osoby, którą bardzo pozdrawiamy, dziękujemy za pomoc, to w tym momencie mówię, to są trzy punkty, to są trzy dowody, które najczęściej padają i oczywiście te trzy dowody najczęściej też padają w każdej sprawie. Czyli zaczyna się od kontaktów takich tych wirtualnych, potem przychodzą figuranci do spotkań w plenerze, gdzie jeszcze jakoś poniekąd poznają się. Oczywiście niektórzy figuranci już na tych pierwszych spotkaniach się tak na tyle cieszą i czują się swobodnie, że już dochodzi do pocałunków, objęć, łapania za rączkę i tak dalej, przytuleń. To wszystko zależy od sytuacji, to wszystko zależy od i nastroju tego, jak oni się bardzo poznali już przez wirtualny kontakt. A finalnie dochodzi do tych spotkań nocnych, czy pozostania na noc z tą kochanką czy kochankiem. Pytanie tylko gdzie, czy to u niej na adresie. Na pewno nigdy mi się nie zdarzyło, żeby moi figuranci zapraszali kochanki czy kochanków do siebie na adresy. Nigdy się nie zdarza, szczerze mówiąc,
to byłby najgłupszy ruch, jaki mogliby wykonać. Co prawda, takie osoby jakby wykonały taki ruch, no to jest najgłupszy ruch, jaki mogą wykonać. Dlatego może dlatego właśnie się nigdy nie zdarzyło to, ale nigdy nie mów nigdy, bo może się kiedyś zdarzyć, tak jak to mówią. Bynajmniej na razie się to nie zdarzyło i zdarzyło się na pewno to, że wszystkie te trzy punkty, te trzy materiały tak naprawdę dowodowe zdarzały się w zleceniach, czyli kontakt wirtualny, potem w plenerze kontakt już i finalnie pozostanie na noc, czy to na adresie kochanki, kochanka, czy gdzieś wyjechali w góry jakiegoś hotelu czy hostelu, jakiś zajazd na przykład gdzieś między miejscowościami, gdzie mieszkają. To się zdarzyło i zdarza w dalszym ciągu i to są materiały dowodowe. Oczywiście można mieć jeden z tych materiałów dowodowych i on będzie wystarczający, jak on będzie dobrze opisany, dobrze zabrany i konkretnie ukazany, że tam faktycznie zada, bo samo na przykład spotkanie tylko w plenerze przez waszego partnera z inną osobą, gdzie siedzą, rozmawiają, piją kawę i potem się rozchodzą i nic tam nie ma, żadnego pocałunku, nic, grzecznie, nie wiem, rączkę podają sobie na cześć albo po prostu machają tylko i odchodzą, no nie jest to materiał. Na sam koniec oczywiście znów przypominam o konkursie, który nadal trwa. Na 100 subskrypcji jedna z osób wylosowanych otrzyma lokalizator na T1 Go. Dlatego zachęcam do subskrybowania kanału, dzwoneczka, kliknięcia, aby kanał się dalej rozwijał. Łapkę w górę oczywiście, jak odcinki się podobają. A my się widzimy w kolejnym odcinku za tydzień. Cześć!